Silna kobieta i zbrodnie. Skąd takie połączenie? Najlepsze połączenie. Kobiety są doskonałe w elementach psychologicznych, a powieść kryminalna to przede wszystkim powieść psychologiczna. Książki powstają z potrzeby ducha, czy jest tak, że sobie człowiek już myśli, no nie, już dosyć, przejadło mi się, nie piszę więcej? Znaczy tak myślę 70 razy dziennie, że już nie piszę więcej, bo nie dam rady. Ale ogólnie powinny powstawać potrzeby ducha. Znaczy ja w ogóle stosuję zasadę, że musi być historia doniosła, taka, która mnie absolutnie porusza, która gdzieś tam dotknie takiej struny intymnej w moim brzuchu, że ja czuję, że mogę poświęcić temu kilka lat, bo tyle trwał mnie proces pracy nad książką. Sam zapis krócej, natomiast zaliczam też inkubację i wymyślanie historii, bo same fakty i zdarzenia, które się zbiera, one nie mają znaczenia. Z tego to nie jest powieść jeszcze, to jest tylko taki rodzaj puzli, które się zbiera, a dopiero potem wrzuca się to na taki poziom mistyczny, metafizyczny, duchowy i dopiero wtedy z tego rodzi się opowieść. W trakcie pracy nad tą opowieścią rodzą się rzeczy no niezwykłe. I albo się to dźwignie, albo nie. Lubi pani swoich bohaterów? No, w jakimś stopniu są mną. Obdarzam ich pewnego rodzaju moimi emocjami, więc no, to tak jak z wadami. Czy pani kocha swoje wady? Myślę, że należy je zaakceptować. Tak, akceptuję je. Do niedawna mówiło się, że kryminał to taka troszeczkę niższa półka literatury. Teraz coraz więcej osób przyznaje się do tego, że właśnie kocha kryminały, czyta je. Widać to zresztą po rankingach. Ja pamiętam czasy, kiedy ludzie mówili wręcz przeciwnie, że nie, kryminał jest czymś gorszym. Moja matka, kiedy usłyszała pierwszy raz, jaki rodzaj opowieści napisałam, chodziła do swoich koleżanek, się skarżyła, że już naprawdę nie mogła nic lepszego napisać. Więc jakby to był taki czas. To się bardzo zmieniło i myślę, że to jest piękne, bo nie wiem, czy pani wie, wychodzi ponad 500 nowych tytułów rocznie z tej dziedziny. Mówimy ogólnie o sensacji. Ja piszę książkę 3 lata, w tym czasie rocznie jest 500 tytułów, które robią mi konkurencję tylko w jednym roku, tak? Więc jakby no, jest to cudowne. Ja uważam osobiście, że to jest piękne, dlatego że konkurencja jest najlepszą rzeczą, jaka może no, dać kuksańca takiemu autorowi, któremu się wydaje jak mi, że już ma sukces komercyjny, miliony sprzedanych egzemplarzy. Wszędzie są moi czytelnicy. Już nie muszę tłumaczyć, jakich bohaterów stworzyłam, a jednocześnie wiem, że tam za plecami stoi cała armia, o wiele lepszych ode mnie. No i chwała im za to. Naprawdę, to jest piękne, że to się tak rozwija. Nie chciała pani dzisiaj zdradzić, co w planach? To może kiedy realizacja? Czy proces twórczy już się zaczął? Nie mogę nic powiedzieć, chociaż bardzo bym chciała pani powiedzieć i za każdym razem walczę ze sobą, ale jestem strasznie przesądna. I zresztą mama mi zawsze mówiła, że nie mów, co robisz, tylko powiedz, co zrobiłaś. No to inaczej zapytam. Pewnie kryminał, a czy myślała pani o tym, żeby zdradzić kryminał na rzecz jakiegoś innego gatunku, czy na razie to się na to nie zanosi? To jest kuszące. Zawsze się zastanawiałam, jak ktoś pisze kryminały, to czyta też kryminały, czy już ma przesyt tego typu akcji? Oczywiście, że tak. Może sprawdzę, co robi konkurencja. Biały wywiad to podstawa. To ulubiony pisarz kryminał? Mnóstwo. Mogę pani wymienić kilka tytułów, które teraz przychodzą mi na bieżąco do głowy. No nie wiem, to są Czarne minuty Martina Solaresa, Rzeka tajemnic Denisa Lehane'a, Ferdinand von Schirach, Przestępstwo, wina, no Joseph Knox, Syreny. Mogę tak wymieniać do rana. Ale polecamy Katarzynę Bond. Jeżeli państwo macie ochotę na takie kryminały niegatunkowe, grube opowieści wielowątkowe, z szerokim tłem społecznym, podróże po różnych miastach, to zachęcam, polecam.